Witajcie gitarzyści i gitarzystki w kolejnym odcinku Powrót do Podstaw. Dziś przyjrzymy się tabulaturze. My gitarzyści jako najdumniejsi i jednocześnie najbardziej leniwi członkowie zespołu zobaczyliśmy kiedyś nuty i powiedzieliśmy nich, to nie dla nas. Więc wymyśliliśmy sobie swój własny styl zapisu muzyki. I to jest właśnie tabulatura. Tabulatura ma być prosta, przejrzysta, żeby każdy głupi to zrozumiał. Tabulatura, którą się dzisiaj zajmiemy, to tak zwana tabulatura tekstowa, czyli najbardziej popularna, jeżeli kiedykolwiek chcieliście zagrać jakąkolwiek piosenkę i wyszukaliście sobie w internecie tabulatura do danej piosenki, zapewne widzieliście ten właśnie styl tabulatury. Nie ma co zwlekać, zaczynamy! Tabulatura przedstawia 6 linii, które symbolizują 6 strun gitary. Na samym dole mamy najgrubszą strunę, czyli E, niżej mamy A, niżej D i tak dalej, i tak dalej. Piosenki na tabulaturze zapisuje się w formie numerów progów na danej strunie. Czyli tak jak w tym przykładzie mamy tutaj próg pierwszy na strunie E, później próg drugi na strunie A, trzeci na strunie D i tak dalej. Akordy na tabulaturze zapisuje się jako cyfry jedna nad drugą, co sugeruje gitarzystom, że gramy te dźwięki jednocześnie. X na którejkolwiek ze strun oznacza tłumiony dźwięk, czyli tą strunę dotykamy palcem lewej dłoni, czyli tej, którą łapiemy akord, tak, aby ona nie wybrzmiewała. Następnie mogą nam się pojawić litery H oraz P. Odpowiadają one technikom hammer-on i pull-off, czyli naciśnięcie dodatkowego dźwięku oraz oderwanie palca ze struny z danego dźwięku. Oczywiście sekcje hammer-on i pull-off mogą być dłuższe, nie muszą ograniczać się tylko do dwóch dźwięków. Następnie widzimy symbole slash oraz backslash. Oznaczają one przesuwanie po progach, czyli slajdy. Następnie oznaczenia B oraz R oznaczają bend oraz release, czyli podciągnięcie i odpuszczenie struny. Z reguły po literce B lub R następuje numer progu, do którego mamy podciągnąć lub do którego mamy opuścić. Kolejna technika to tak zwane vibrato, czyli wibrowanie struną. Oznaczamy to znaczkiem tyldy lub w niektórych starszych opracowaniach literką V. Jak widzicie, można to łączyć również z innymi technikami, na przykład ze slajdem. Kolejne oznaczenie to PM, czyli palm muting, czyli tłumienie strun za pomocą prawej ręki, tej kostkującej. W tym celu kładziemy prawą rękę na strunach w pobliżu mostku. Ostatnie oznaczenie to dźwięki harmoniczne lub po polsku flażolety. Oznaczamy je ostrymi nawiasami. Jeżeli flażolet jest oznaczony literkami PH, oznacza, że jest wymuszony, czyli to jest najbardziej popularny styl w muzyce heavy metalowej. Myślę, że teraz nie będziecie mieli już żadnego problemu, żeby zagrać cokolwiek tylko chcecie z jakiejkolwiek tabulatury, którą znajdziecie w internecie. Jeżeli cokolwiek z tego filmiku Ci się przydało, zasubskrybuj, zostaw łapkę w górę, daj komentarz, może czegoś nie wyjaśniłem do końca. Bardzo Ci dziękuję za obejrzenie całego filmu. Hej!